Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, chyba przyjdzie pora na restart zbiorniczka jednego. A mianowicie tego zbiorniczka tutaj na samym dole. Jak się wrócicie do wcześniejszych moich filmów, ten zbiornik był założony gdzieś z półtora roku temu. Tam miałem problemy, bo pod rynnę filtracyjną, pod żwirówkę dałem lawę wulkaniczną, taką drobną, która mi strasznie zmieniała parametry. Później była szybka zmiana, czyli odessanie tego podłoża z góry. Wywalenie tej lawy, wrzuciłem ceramikę i tym samym podłożem zasypałem i raz jeszcze ten zbiornik zalałem. I jakby po tej zmianie tej ceramiki, wyciągnięciu tej lawy, ten zbiornik ma już rok i 3 miesiące. To jest zbiornik z PRL-kami, tam są dwa podłoża. Jest 50% JBL Shrimp Soil i 50% Platinum Soil, nie? To jest ten zbiorniczek, ale on już nie wygląda, słuchajcie. Mimo że ja odmulałem podłoże kilkakrotnie, mimo że tam no, staram się jakby tą wodę w większej ilości wymieniać, to już jakimiś takimi glonami zarasta. Już naprawdę widać, że okres tego zbiornika się skończył, ale zaraz wam go pokażę. Zobaczcie, to jest ten zbiorniczek. Tutaj żyją, słuchajcie, PRL-ki moje i no, zobaczcie, ile tu już jest glona, nie? Zaraz wezmę jakiegoś. Dobra, zobaczcie, tutaj już się pełno nitek pojawia, takich widzicie, o, ciągnących się. I to, ja to mogę zbierać, mogę cokolwiek zmieniać, no i tutaj jakby nic to nie daje, zobaczcie, na gąbkach. Jak sobie tego liścia tutaj na razie odsuniemy, poczekajcie. Zobaczcie, wszędzie tutaj są takie kłębki glona. I ja z tym już nic nie mogę zrobić. Ja to mechanicznie ściągam, odmulam podłoże, czyszczę dokładnie wszystkie elementy, ale to i słuchajcie, to i tak nic nie daje, nie? Nic nie daje. Zbiornik, mówię, ma już rok i 3 miesiące i wydaje mi się, że jego okres już się skończył, nie? A mam taki zbiorniczek, który mi dojrzewa już jakiś czas. Parametry są fajne, także stwierdziłem, że zrobimy sobie tutaj restart. Krewety powyciągamy, wpuścimy je tam. A ten zbiorniczek zrobimy na nowo i zrobimy, słuchajcie, na Amazonii Light. Bo pewnie pamiętacie, że mam w zanadrzu jeszcze 9-litrowy worek Amazonii Light, który dostałem w prezencie od Ada Polska, tutaj przez chłopaków z Trzmiela. Taki worek do mnie dotarł. I ja, słuchajcie, zrobię restart i zaleję ten zbiornik, bo to jest duży zbiornik, 50-litrowy. I zrobię też tutaj tą podżwirówkę, zostawię tą rynnę filtracyjną i zrobimy sobie całość na Adzie, nie? A te krewetki wyłowię i wszystkie przeniosę do nowego zbiornika. No, to działam. Pierw dekorację całą wyciągam, żeby mi było łatwiej krewetki wyławiać. No i później przeniesiemy krewety, a dalej będziemy działać ze zbiornikiem. No i dobra, i zobaczcie, dekoracje wyciągnięte. Trochę krewetek się pokazało, nie? No i teraz spuścimy troszkę wody, wyławianie krewet. Szybkie przenosimy krewet do nowego zbiornika, a tutaj robimy... No i dobra, zbiorniczek, słuchajcie, opróżniony. Strasznie dużo czasu mi zajęło, żeby wyłowić wszystkie krewety, nie? To jakaś masakra. Człowiek sobie planuje jakąś robotę, a potem schodzi tyle czasu, żeby krewetki wyłowić, nie? No ale nic. No zobaczcie, no zbiornik już nie wygląda, nie? No i dobra, i wylądowały na nowym baniaczku. Zobaczymy jakim tu będzie. Trochę dużo ich, nie, na taki baniaczek. Ten baniak ma z 25, może 30 litrów, czyli jakieś 20 litrów mniej niż tamten, nie, no ale lepiej taki niż jakaś taka mała kosteczka, jak na przykład tutaj z Nemobi, nie? Chyba 10-litrowa.
No dobra, no to niech tutaj się bawią, a ja dalej działam z akwarium. Teraz trzeba wyczyścić, opróżnić, Amazonia Light ze strychu przynieść, odpalić i zobaczymy. Okej, słuchajcie, czyszczę sobie zbiornik. Niestety przez to, że mam tutaj ten regał i tu są duże zbiorniki, nie mam jak go wyciągnąć, nie? Dlatego wysunąłem go tak i w takiej pozycji niestety muszę ten zbiornik czyścić ręką przeważnie, nie? Ale wodę sobie spuszczę tyle, ile pójdzie. Zobaczcie, co się znajdowało przez półtora roku. Półtora roku to jest kratka, to co się znajdowało pod kratką, słuchajcie, filtra podźwirowego, nie? Takie ło. Teraz trzeba to ładnie wyczyścić, tyle ile się da w takiej pozycji. No i będziemy zalewali całość na nowo, nie? No dobra, zbiorniczek jako tako wyczyszczony, tyle ile się dało. Kratka podżwirowa wraca na swoje miejsce, na to jak widzicie ceramika Bioceramot, tak to się bodajże nazywa, już nie pamiętam. Na to idzie to, teraz to przysypiemy ceramiką i Matrixem. I później na to już pójdzie zapewne podłoże, nie? Ale to sobie jeszcze zaraz zobaczymy. No, także filtracja już jest wstępnie przeszykowana. Na kratkę filtracyjną poszła tam ta ceramika, co wam przed chwileczką pokazywałem. Następnie jest Matrix z ceramiką i z takimi biobalami z tetry. Te biobale były wcześniej użyte w tym zbiorniku i one się częściowo rozpuszczają. To są takie biobale, które są jednocześnie pożywką dla bakterii nitryfikacyjnych. I one, jak pamiętam, jak je półtora roku temu wkładałem do zbiornika, były takie grubsze, miały te ścianki. Teraz się robią coraz cieńsze, no ale jeszcze są, także ponownie dałem je tutaj do tego zbiornika. Teraz to całość, słuchajcie, zaleję wodą, ale teraz Amazonia pójdzie tutaj. Nie taka gruba warstwa Amazonii, troszeczkę z przodu damy Amazonii. No i będzie fajne. O. I oto słuchajcie podłoże, które wykorzystam w tym zbiorniku. Ada Amazonia Light. Dużo osób. Mega dużo osób, słuchajcie, zalewa zbiorniki na Amazonii. Ostatnio oglądałem filmik przez kolegę Wina z Tajwanu zrobiony. Nie wiem, czy widzieliście. Win pokazywał, jak on startuje zbiorniki swoje z krewetkami. Fakt, że dodaje tam mnóstwo rzeczy. Robi taki kociołek Chopina, jak ja kiedyś robiłem. Ale on wszystkie swoje zbiorniki zalewa na Amazonii właśnie. Nie na Amazonii Light, ale na Amazonii. Ja powiem wam, że kilka lat temu, jak zaczynałem przygodę, też zalałem zbiorniki na Amazonii. I było wszystko dobrze, ale zmieniłem je dlatego dosyć szybko, bo strasznie dużo miałem glona na początku. Ja wtedy jeszcze byłem takim mało doświadczonym akwarystą. Tego glona mi się dużo pojawiło, mi się to nie podobało. Stwierdziłem, że coś jest nie tak i zrobiłem restart na jakimś innym tam podłożu. Teraz wiem, że no na Amazonii trzeba troszkę jednak poczekać, na tej normalnej tam New... że trzeba troszkę poczekać, ale na Amazonii Light może będzie lepiej i przyjemniej dla oka, gdyż ona zawiera dużo mniej wszelkiego rodzaju nawozów, które są w normalnej Amazonii. Przez to jest taka łagodniejsza i wydaje mi się, że to może być dobre rozwiązanie. No, nie widziałem gdzieś opinii osób, które zalewały na tym zbiornik pod krewetki, jak to się zachowuje. Dlatego no sam się muszę przekonać, bo gdzieś tam szukałem jakichś informacji, ale niestety nic ciekawego nie znalazłem. Dlatego jeżeli sam się nie przekonam, to nie będę wiedział, nie? No, a że Amazonia Light chyba z 4 miesiące temu, czy 3 miesiące temu dostałem od chłopaków Trzmiela, którzy mi przekazali jakby taki worek podłoża od Ada Polska. Dlatego teraz jak przyszła pora z restartem tego zbiornika dużego, gdzie były PRL-ki, to stwierdziłem, że fajnie będzie, jak się zaleje na Amazonii, nie? No dobra, to otwieramy, wsypujemy i zalewamy.
Jeszcze słuchajcie, pokażę wam kolor tej Amazonii, bo to jest też troszeczkę inna. Czekajcie, pierw tu jest jakaś karteczka. Dobra, weźmiemy sobie, pokażę wam kolor tej Ady. On jest taki jaśniutki troszkę, poczekajcie, tutaj dobrze było lepiej widać. Widzicie, tak się ono prezentuje. No dobra, to sypiemy. No, widzicie, i sypie troszeczkę z górką, ciutkę więcej, nie na równi z szybą czy poniżej, tylko troszeczkę wyżej, z tego względu, że w momencie zalania wodą to wszystko siądzie, się ułoży i tak opadnie. Jeszcze dam tylko garstkę tutaj z przodu, żeby coś było i można zalewać. No dobra. Zbiornik prosto po zalaniu. Jeszcze filtracja nie jest uruchomiona. Widzicie, podłoże jest takie dosyć jasne, nie? Podłoże jest dosyć jasne. Zaraz tutaj wstawimy filterek wewnętrzny Ujeta, damy kawałek mchu, wlejemy bakterie i tak zostawię. Wiele razy mi zadajecie pytanie, czemu ja zalewam wodą Aero, a dopiero po jakimś czasie robię parametry. Słuchajcie, ja lubię wiedzieć, ile podłoże oddaje. Ile podłoże oddaje, jak się podłoże zachowuje i później robiąc parametry, żeby było wszystko odpowiednio, nie? W momencie, kiedy ja teraz bym zalał i zrobił sobie na przykład na 280 mikrosiemensów, podłoże zacznie oddawać i za kilka dni będzie, nie wiem, 350-400 mikrosiemensów. I później muszę znowu to korygować, nie? A tak je zalewam czystą wodą Aero. Widzę, ile mi podniesie przez kilka dni przewodność samo podłoże. Później robię podmianę czystą wodą Aero, żeby jak najmniej do zera zejść jakby z tych parametrów, które podłoże mi zrobiło. I następnie sam sobie robię parametry solą, swoją pod krewetki. Dlatego ja tak to robię. No. Inni mogą robić inaczej. Nie mam z tym problemu. No dobra, zbiornik zalany, odpalimy filtrację, dołożymy zaraz mchu, filterek i tak będzie się kręciło przez... Myślę spokojnie, 4 tygodnie, bo mam czas, nie? Mam czas, nie potrzebuję na gwałt zbiornika, także spoko. No i dobra, słuchajcie, wszystko zamontowane. Jakaś kora ketapangu jest wrzucona, meszki są wrzucone, liście ketapangu. Wsadziłem stary filtr, tylko go wypłukałem i trochę mi zasyfił wodę. Pokażę wam za chwilkę, jak się wyklaruje. Bakterie na start dam w niewielkiej ilości... BioExtra z firmy Equo, nie? Tutaj dam jedna fiolka tych bakterii, to jest na 500 litrów wody. Ja dam tam parę kropli, nie? No i tak się będzie kręcić przez 3-4 tygodnie. Zobaczymy, jak parametry, zobaczymy, jak ten zbiorniczek się będzie zachowywał, jak glony i tak dalej. Za chwilkę wam pokażę jeszcze, jak wygląda, jak dojdzie do siebie, się ładniej przefiltruje. I baniaczek się przefiltrował. Dorzuciłem dosyć dużo rogatka, żeby też troszeczkę powyciągał ten nadmiar, który Amazonia ma w sobie. Jak widzicie, rogatka jest dosyć sporo, ale już prezentuje się to całkiem znośnie, słuchajcie. No i tak sobie będzie baniaczek dojrzewał przez 3-4 tygodnie. Mam czas. Nigdzie mi się nie śpieszy. Liście ketapangu, kawałek kory, trochę mchu, rogatek. I tak to sobie będzie teraz rosło przez 3-4 tygodnie. No, to by było na tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i trzymajcie się. Cześć, cześć.